Biskup przemyski, święty Józef Sebastian Pelczar, w 1916 roku napisał o tym, że Kościół wcale nie jest butwiejącym jakimś skrawkiem materiałów, ale jest czymś żywym. Dlaczego? Ponieważ dzieją się przez niego dzieła miłosierdzia. I najnowsze misyjne drogi pokazują te dzieła miłosierdzia na misjach. No bo na misjach oprócz głoszenia Ewangelii jest tej Ewangelii urzeczywistnianie przez opiekę taką społeczną, opiekę medyczną, przez prowadzenie edukacji, powstają szkoły, ośrodki zdrowia. Ale miłosierdzie też dotykamy w ostatnim czasie bardzo mocno w najbliższym naszym otoczeniu. To jest te prawie 3 miliony Ukraińców, którzy przeszli przez nasz kraj. To miłosierdzie, które dzieje się na naszych oczach, bo jest im świadczona pomoc. Nasze domy są im otwarte, nasze klasztory. Dzieje się pomoc tam, na Ukrainie. Mamy 40 współbraci, oblatów, którzy na co dzień, pomimo wojny, są tam z ludźmi, świadczą pomoc, rozdają żywność, są dla tych ludzi, nie wyjeżdżają. Kościoły zamienione na magazyny żywności, pomocy. To wszystko się dzieje i to wszystko zostało zapisane na stronach naszego ostatniego wydania Misyjnych Dróg. Jeśli chcesz zobaczyć, że Kościół to specjaliści od miłosierdzia, że Kościół tworzą specjaliści od miłosierdzia, zajrzyj i przeczytaj. Zapraszam.